przeznaczenie me, szamanów królem być. Królem być, szamanów królem być. Królem być, jeśli w sobie to masz, jednym z nich się stać. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mefiukam. No i co? Jesteśmy na koncie na EU10, pierwszy chyba raz, odkąd jesteśmy na tym kanale. No i co chcę powiedzieć, no trochę przegrzybiliśmy, zrobiłem sobie twierdzę na 20. Teraz trzeba będzie zbierać surki na HOK 20. Tutaj już kopalnia klejnotów buduje się na 16. Jest teraz w tym momencie na 15, więc klejnoty, beryle lecą mi takie 640, coś takiego. 660 teraz wyleciało w sumie, o, bo tutaj mogę pokazać wam, że nie kłamę, o, patrzcie, wyleciały dzisiaj, fajny berylek. No i co, pozdrawiamy całą gildię Shadow Syndicate, pozdro chłopaki, dobre mordki z was. Dobra, i wracając. Zaczyna się dzisiaj legendarny loch. Mówię dzisiaj, bo dlatego, że dzisiaj jeszcze będzie właśnie ten odcinek. Już pewnie oglądacie nawet. No i co chcę jeszcze powiedzieć wam? Serdecznie zapraszam też oczywiście do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału. No i oczywiście, też nie przedłużając, powiem, że warto wejść dzisiaj też na live'a, bo będzie live po 21:00. Będzie klikanie legendarnego lochu, więc serdecznie zapraszam. Dobra. I wracając tutaj do twierdzy, no to twierdza wygląda w ten sposób, że... Zresztą, czekajcie. Bo ogólnie to mamy obchodzone 15 lat Shackles and Fidget. I w tym momencie mamy prawdziwą prowozję PD, Wiedźmowy Taniec, Szczęśliwy Dzień, Piękny Piasków Czasu Czas, Kocioł w Kuźni i Sterylne Sedesy. Więc spoko, fajny evencik, tylko jest jeden minus. Nie ma w tym momencie tango w twierdzy. Tango w twierdzy, coś tam mi się obiło uszy, to będzie w przyszłym tygodniu. Więc w przyszłym tygodniu chcę po prostu do następnego tygodniu przeskipować sobie kopalnię. Ale teraz wszystkie oddziały moje, można powiedzieć takie grzybowe, idą w legendarny loch. Chcę się przebrać kompletnie. Chcę pokazać swoją dominację na tym berserku na EU10. Chcemy osiągać sukcesy z gildią i to nie jest powiedziane, że nie, bo każdy u nas się stara. I powiem tak, czarny to jest kocur, nie będę ukrywał, że nie. Zresztą mogę pokazać, gdzieś tu miałem chyba walki zapisane, a może i nie. Lipa, jak nie miałem. Ach, chyba nie mam. Ogólnie to z Immortal wygraliśmy. Ostatnio, no teraz przegraliśmy w sumie, ale to wiecie jak to jest. Wtedy nie była u nich część gildii ubrana w te itemy, które powinna, tylko wtedy od apki i dlatego wygraliśmy. Ale mi się wydaje, że to jest w ogóle fajna rywalizacja. Zresztą wam pokażę. Stara chwały, gildie. Proszę bardzo. Tutaj w zasadzie do siódmego miejsca wszystkie gildie biją się non-stop. Tu jest naprawdę mały przeskok. No, Royal Guard nie ma co oszukiwać. Są lepsi od każdego. Ale na przykład tutaj Gem Miners, jak tylko dobrze nam pójdzie, LD, jeśli chodzi o gildię, będzie dobrze. Immortal też. Raczej na luzie jeszcze. Powiem tak, wszyscy tutaj są praktycznie równi. Nie? Więc tu nie ma żadnego problemu. Moim zdaniem teraz na stopie, jakim jesteśmy, no to i tak dobrze nam idzie. No patrz, teraz mi na przykład wbiła siła. W ogóle, bo pewnie dlatego mi się podniosło, bo tego udało mi się dropnąć. Wieczorem, po północy od razu sobie ciapnąłem go. A czemu by nie? W ręce, no licho mi idzie, jeśli chodzi o EU10. Miałem problem w ogóle ze znalezieniem ten... W ogóle czegokolwiek, ulepy mi tak licho leciały. To nie jest jak na EU12, że mam... Tam już praktycznie zaraz będą platynki wlatywały. Tutaj naprawdę był długi czas oczekiwania, naprawdę. To nie jest kłamstwo.
No, czekałem z tym chyba z 3 tygodnie, zanim to złapałem ostatnie do plotynki. Naprawdę, byłem mega wkurzony. Teraz oczywiście mamy też urodzinowe te... Kurczaki, gdzie tu popatrzeć? Bo nie wiem, czy ktoś ma. Chyba nie mają założonych. To nie pokażę wam nawet. Ale są urodzinowe sety. Na ten dzień. Bez nomikat chyba. No i... warto by było je połapać, ale mało osób je ma. Może szykują się po prostu pod LD w tym momencie. No i tak, sytuacja na przykład z podziemiem następująco, no też lipa. Mam na 13. Fajnie było podbić wyżej. Ale nie stać mi. Cóż za ironia losu. O! Warto ulepszę sobie, akurat to warto. No i co mogę powiedzieć? No, zapraszam w tym momencie do oglądania sobie moich walk, które stoczyłem jeszcze przed stopowaniem. Więc zacznijmy od tego pana. Tutaj, jak sami widzicie, tutaj był 357 wbity. No, robiłem awkę przeważnie, co nie? No, niby mówiłem, że jestem na stopie, ale tak naprawdę to nie byłem. Tutaj o, fajnie też wleciało. Proszę bardzo, fajnie kryty się dały. Samo tu, ja ten nie mogę pokonać, ja już bym miał 364 poziom przynajmniej, no ale nie jest źle. W ogóle w gildii są zdziwieni, że ja przez tydzień taki progres zrobiłem, jeśli chodzi o statystyki, ale no ja się nie pierdzielę w tańcu dosłownie. Tu trzeba cały czas naginać, trzeba cały czas iść do przodu. No, jak widzicie, Loki też nam poszedł w miarę gładko. Ledwo ten ale szał się odpalił i mogliśmy wygrać tę walkę dzięki temu. W ogóle przepraszam, że kamerki nie mam, ale nie na wszystkich jakby odcinkach będę w kamerce. W kamerce będę takich, można powiedzieć, trochę specjalnych odcinkach i tak dalej. Mi się wydaje, że tak w ten sposób będzie najlepiej. Bo to jest i tak podsumowanie tego, co i tak już wiedziałem, co będzie, co nie, tylko po prostu pokazuję wam te walki, sobie zapisałem, żeby mi z głowy nie wypadły. Że coś wam pokazać w ogóle na tym koncie, co nie. No z tego konta na pewno będę pokazywał jakiś content, ale to już nie będzie taki jak na EU12, że będzie non-stop, wiecie, odcinek. To jakiś szybszy czas, tylko tutaj będzie jak coś niesamowitego zrobię po prostu. No tutaj to porna dziko, ale też musiałem zapisywać. Defam roku, proszę bardzo. No i tak to właśnie wygląda. No powiem wam szczerze, że idzie mi w miarę tym berkiem, ale no moje runy naprawdę odstają, jeśli chodzi o gildię. Nic z tym nie zrobię, teraz muszę po prostu skipy robić cały czas. I przejść do przodu. 16 piętra nie zrobiłem w ogóle. Ale to tylko dlatego, bo zostałem raczej źle poinformowany. Zrobiłem to nieustronnie i rozebrałem pakoły. W sensie teraz, ale wcześniej jeszcze rozebrałem kunię samą i już byłem do dupy, więc widziałem, nie, już 13 piętra nie klikamy, chociaż mam na niego 0,5%, ale musiałbym dużo grzyba ładować, żeby ten, to już stwierdziłem, że wolę zaznaczyć po prostu na LD. Dobra, jeśli o to chodzi, to tutaj wszystko raczej. Jak coś, to będzie miks, bo jeszcze pewnie fazę fragment z EU12 klikałem sobie tam parę lochów wczoraj. Sobie podbijam trochę level przed LD. Nie, 300 tego nie wbiłem, od razu mówię, dlatego nie będzie odcinka z EU12, tylko wolę tutaj jakby wstawić taką przebitkę, żeby była. Więc jak coś, to zapraszam do obejrzenia tej przebitki, a ja już się z wami miło żegnam i zapraszam was na dzisiejszego live'a. Pozdrawiam. Cześć.
One.